Przedstawimy dzisiaj Państwu różne lokalizacje w Małopolsce wokół Krakowa. Zaczynając najpierw od Regulic koło Rudna, następnie przez Olkusz Pomorzany, Wolbrom, później bardziej na wschód do Posądzy oraz później na dół okolicę Szany Dołętowego. W myśl zasady, że w Małopolsce też są minerały, a nie tylko te, jak wszyscy twierdzą na Dolnym Śląsku. Lokalizacji w Małopolsce jest może mniej, natomiast są bardzo ciekawe. Brawo. Precyzyjnie, oczywiście. Poszukiwać w szale. Tak jak widzimy, no migdału nie możemy bić prosto w migdał, bo jeśli to jest geoda, no to on nam pęknie, rozpadnie się na milion kawałków, nawet jeśli jest pełny w środku, dlatego zawsze musimy jakby dostać się dookoła, pierwsze obłupać, żeby móc go mniej i bardziej bezpiecznie wyciągnąć i później ewentualnie przeciąć i zobaczyć, jaką niespodziankę kryje w środku. To jest kopalnia Olkusz Pomorzany. Za Olkuszem po lewej stronie jadąc z tyłu Bytomia. Już nieczynna, zaraz do tego dojdziemy. Tak, to należy do ZGH Bolesław. Tutaj mamy różne formy, jakie występują w tych okolicach. Po lewej stronie taka dość duża nietypowa forma. Po prawej stronie mamy tutaj kolegę, który znalazł dość sporą gąbkę z wypełnioną w dość nieregularny sposób halcedonem. Widać, ile radości daje poszukiwanie minerałów, prawda? Włosy rosną. I obecny stan wyrobisk. Tak to aktualnie wygląda. Czasami są wąskie korytarze, tak jak mówiłem wcześniej, chodzi się de facto po zawalonym stropie. Są resztki obudowy drewnianej, ale to też pięknie pokazuje, że ta drewniana obudowa, która już w tym momencie ma około 100 lat, no niczego kompletnie nie trzyma. Można w to drewno wsadzić palec i tak naprawdę no, tyle lat ma, że trzymało się to drewno. Kolejny przykład na to, na przykład kolega czerpie energię ze skał. Na twarzy maluje się już wyraz chciwości, jak to wydobyć. Przechodzimy, jeśli można, dalej. No tutaj już mamy zdjęcie blendy skorupowej, czyli przechodzimy do tego, co w Tygryski lubią najbardziej, czyli do minerałów. Gąbka, która w pustce miała po dwóch stronach bardzo ładną formę gruniastą halcedonu. Jeden z tych okazów widzimy tutaj po prawej stronie. I ciekawostką, jeżeli chodzi o halcedony, o te halcedony jest to, że jako jeden z niewielu, bardzo słabo, ale jednak świecą na kolor żółty w świetle ultrafiolet. Wracając do okazów, po lewej stronie możemy zaobserwować dość sporą płytkę, też będzie ją można obejrzeć. Kolejny miszmasz regulicki. Tutaj tak naprawdę od kwarcu, który jest zabarwiony na zielono, prawdopodobnie związkami seladonitu, po różne młode generacje halcedonu, fragmenty melafiru, pseudomorfozy barytu. Tutaj naprawdę mineralizacja jest tak fascynująca, jak i w regulicach, tak samo i tutaj w Rudnie. Naprawdę coś pięknego. Różne agaty. Tak, na filmie widać, że jest to w zasadzie sport dla odważnych. Może i głupich też. Na pewno jest ciekawie. Są niesamowite emocje przy schodzeniu. Natychmiast uderza w nozdrza zapach siarki. Wąskie korytarze. Nie ma tam gazów, którymi człowiek mógłby się otruć. No ale nie tylko siarka nas interesuje, bo również różne inne minerały występujące razem ze złożami siarki. I tak w tym wypadku uderzamy sobie w taki wapień. On się rozpada na części. Mamy w środku kawernę wypełnioną kalcytem i kwarcem. I na tym, jak rodzynki troszkę w cieście, kryształy celestynu, czyli siarczanu strąbki. I tenże celestyn można by troszkę pomylić z kwarcem, ale ma całkowicie inny połysk. Wejdź na patronite.pl i wesprzyj projekt. Najpierw ja, Oleczek, ty, a później to już cię interesuje.
co, potem jeszcze raz można? Masz potem raz. Później jeszcze raz ja, a na końcu skłonię jeszcze. Improwizacja. Nie, posądzę, mam to.